Witam i zapraszam na główne wydanie informacji Telewizji Republika. W Genewie zakończyły się rozmowy delegacji USA i Rosji prowadzone w ramach dialogu o stabilności strategicznej. To początek serii spotkań między przedstawicielami USA, NATO, OBWE oraz Rosji w sprawie Ukrainy. 90% emerytów zyskuje. Dla emerytur do wysokości 12 800 zł Polski Ład będzie neutralny. Osoby, które dostały mniej pieniędzy w styczniu, w lutym dostaną wyrównanie. 8 tysięcy zatrzymanych, 164 ofiary śmiertelne, w tym 16 policjantów i ponad 1300 rannych. Wojsko i policja krwawo stłumiły demonstracje w Kazachstanie. Ponad 7 godzin trwały w Genewie rozmowy delegacji USA i Rosji prowadzone w ramach dialogu o stabilności strategicznej. To początek serii spotkań między przedstawicielami USA, NATO, OBWE oraz Rosji. Tłem rozmów jest koncentracja wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą. Ewentualne porozumienie Bidena i Putina w tej sprawie już od kilku tygodni nazywane jest nową Jałtą. O szczegółach Łukasz Żmuda. Rosja chce otrzymać od USA gwarancję bezpieczeństwa. Głównym żądaniem jest deklaracja, że Sojusz Północnoatlantycki nie zostanie rozszerzony na wschód Europy. Sekretarz stanu USA Antony Blinken nie spodziewa się przełomu w rozmowach, zwłaszcza że przy granicy z Ukrainą wciąż zgromadzone są rosyjskie wojska. Polscy europarlamentarzyści liczą na to, że dotychczasowe sojusze zostaną potwierdzone i Amerykanie nie wycofają wojsk z tej części Europy. Ja sobie zdaję sprawę, że oni żyją pewnie teraz relacjami z Chinami. Natomiast ich obecność tutaj w naszej części Europy jest niezbędna do tego, żebyśmy mogli dalej żyć w spokojnych czasach. Waszyngton nie może rozmawiać o sprawach dotyczących Polski, regionu z Moskwą ponad głowami naszego kraju, naszych sąsiadów. Tak już robił prezydent Obama w czasie swojej pierwszej kadencji i z tego się potem musiał wycofać. Największym potencjalnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych przeciwko rosnącej potędze Chin jest Rosja. Dlatego spotkanie w Genewie należy rozpatrywać także w kontekście globalnym, stwierdza profesor Antoni Dudek. Ja nie sądzę, żeby Polsce groziła nowa Jałta i tym krajom Europy Środkowej, które są w Pakcie Północnoatlantyckim. Natomiast Jałta, nowa Jałta może grozić Ukrainie, bo rzeczywiście jeśli spojrzy się na ten problem, który jest dzisiaj przedmiotem dyskusji, to trzeba na niego patrzeć w perspektywie globalnej. Ekspert do spraw międzynarodowych Jarosław Guzy wskazuje, że uruchomienie Nord Stream 2 posłuży Rosji do jeszcze większego szantażowania Ukrainy i dlatego tak bardzo zależy Kremlowi na jak najszybszym uruchomieniu gazociągu. To jest próba podporządkowania sobie związania Europy Zachodniej interesami, wpływami politycznymi. Tak naprawdę Rosja, która jest ekonomicznie uboga, marzy o tym, żeby mieć pod kontrolą kontynent eurazjatycki, w tym przede wszystkim bogaty zachód Europy. W tym tygodniu zaplanowane są kolejne spotkania. W środę w Brukseli odbędzie się posiedzenie Rady NATO-Rosja. W czwartek w Wiedniu spotkają się przedstawiciele Kremla i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. Ostatniej doby w Polsce odnotowano 7785 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 19 pacjentów. Przynajmniej za dwa zgony odpowiedzialny jest nowy wariant wirusa Omikron. Czy grożą nam nowe obostrzenia, a konkretnie czy istnieje zagrożenie kolejnym lockdownem, sprawdzała Daria Sienkowska. Z powodu wzrostu zakażeń wariantem Omikron minister finansów Tadeusz Kościński nie wyklucza wprowadzenia w Polsce kolejnego lockdownu. Z punktu widzenia finansów musimy się z tym liczyć, choć nie chcielibyśmy tego robić, bo to negatywnie wpływa na społeczeństwo i na gospodarkę. Musimy być jednak gotowi na każdą ewentualność. W polskim budżecie nie ma środków finansowych już na to, moim zdaniem nie ma środków finansowych na to, żeby kolejny lockdown taki pełny był wprowadzony. Gdyby doszło do kolejnego zamrożenia gospodarki, bądź też części tych gospodarek, to w pewnym stopniu myślę, że mogłoby się to odbić dodatkowo na to, że inflacja byłaby podwyższona. Z kolei premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w ubiegłym tygodniu ustawę, która miałaby pomóc w skuteczniejszym weryfikowaniu obostrzeń epidemicznych. Jak mówią lekarze, w najbliższych tygodniach najwięcej zakażeń w Polsce będzie spowodowanych wariantem Omikron. Nie powinniśmy dziś już tak bardzo mocno przywiązywać się do liczby osób zakażonych jako tego wykładnika definiującego naszą skuteczność walki z epidemią.
Dziś o skuteczności walki z epidemią przede wszystkim świadczy liczba osób hospitalizowanych, liczba osób wymagających intensywnej terapii, czy liczba osób umierających. To są tak naprawdę dzisiejsze wskaźniki, które powinny ogniskować naszą uwagę. Nie zawsze rozróżnienie przeziębienia z koronawirusem jest oczywiste. Lekarze wymieniają, że jedynymi typowymi dla COVID-19 objawami są zaburzenia smaku i węchu. Zakażenie grypowe, rzekomo grypowe i zakażenie koronawirusem mogą przebiegać bardzo podobnie. Jeśli pojawią się objawy, to doskonałym testem rozstrzygającym jest szybki test antygenowy o bardzo wysokiej skuteczności, a zatem 15 minut i mamy odpowiedź. Dzisiaj do nauki stacjonarnej wrócili uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Z uwagi na sytuację epidemiczną w najbliższym czasie pojawią się nowe wytyczne dla szkół. Daria Sieńkowska, Telewizja Republika. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w grudniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych były o 8,6% wyższe niż przed rokiem. A tymczasem premier Mateusz Morawiecki zapowiada drugą tarczę antyinflacyjną, co przełoży się na kolejną obniżkę cen paliwa. Julia Mościńska. W przyszłym tygodniu rząd ma ogłosić tarczę antyinflacyjną 2.0. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że uwzględni ona m.in. obniżkę VAT-u na paliwa. Bardzo ważną decyzją będzie kolejna obniżka podatków. Zdecydowałem, że obniżymy stawkę VAT na paliwa z 23 na 8%, co przełoży się na obniżkę ceny litra benzyny i diesla na stacji od 60 do 70 groszy. Cena powinna spaść do około 5 zł. Oznacza to realną obniżkę cen paliw już w lutym. W 2015 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 1750 zł brutto, czyli 1286 zł netto. Średnia cena benzyny bezołowiowej 95 oscylowała wokół 5 zł za litr. Z kolei olej napędowy kosztował około 4,80 zł. W tym roku wynagrodzenie minimalne wzrosło do 3010 zł brutto, czyli prawie 2364 zł netto. W pierwszym tygodniu 2022 roku przeciętna cena benzyny bezołowiowej 95 wynosiła 5,73 zł. Olej napędowy kosztował średnio 5,75 zł. Oznacza to, że 7 lat temu za minimalne wynagrodzenie można było kupić średnio 257 litrów benzyny lub 270 litrów oleju napędowego. Z kolei teraz za minimalne wynagrodzenie można kupić o ponad 155 litrów benzyny więcej oraz o 141 litrów więcej oleju napędowego. Ponadto te 5 zł z 2015 roku to już nie jest to samo 5 zł, co w 2022 roku, bo pieniądz czy w szybszym, czy w wolniejszym tempie traci tą wartość. Obniżka stawki VAT będzie miała duży wpływ na tegoroczny budżet i gospodarkę. To wesprze rozwój gospodarczy, już nie mówiąc o tym, że zredukuje właśnie tą presję inflacyjną. Powodem wysokiej inflacji jest m.in. polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Mamy sytuację też szantażu gazowego, kiedy Rosja groźbą militarną wobec Ukrainy żąda od Unii Europejskiej m.in. certyfikacji rurociągu Nord Stream 2. Pod koniec 2021 roku ceny paliw osiągały nawet 6 zł za litr. Jednak za sprawą pierwszej tarczy antyinflacyjnej rząd obniżył stawki podatku akcyzowego od paliw do minimum obowiązującego w Unii Europejskiej. Julia Mościńska, Telewizja Republika. Emeryci i renciści, których wysokość świadczenia mieści się w przedziale od 4920 zł do 12 800 będą mieli obliczoną zaliczkę na podatek i składkę na korzystniejszych zasadach wraz ze świadczeniem za luty. Niektórzy świadczeniobiorcy otrzymają zwrot nadpłaconego podatku za styczeń. Od stycznia wypłata na rękę jest wyższa, a ten miesięczny wzrost w tej grupie świadczeniobiorców wynosi od złotówki do 180 zł, a więc jeszcze raz przypomnę, że de facto i de jure ten wzrost dotyczy 6 milionów emerytów i 2 100 tysięcy rencistów. Te osoby mogą liczyć na to, że w ciągu roku w ich portfelach, czy na kontach, czy przyniesie listonosz, pozostanie około 2250 zł. Rozwiązania są korzystne dla emerytów pobierających emerytury do wysokości 12 800 zł. W przestrzeni od
1921 zł do 12 800, Polski Ład będzie neutralny. Te osoby, które ewentualnie już dostały świadczenie, w miesiącu styczniu dostaną i te świadczenia mogłyby być ciut niższe, wyrównanie będzie w miesiącu lutym. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak gościł dziś w Warszawie Mario Banožića, ministra obrony Chorwacji. Głównymi tematami rozmów była współpraca w ramach NATO i Unii Europejskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa na wschodniej flance i w regionie Bałkanów Zachodnich. Wymieniliśmy się opiniami dotyczącymi najważniejszych wyzwań. Niewątpliwie dla Polski najważniejszym wyzwaniem jest atak hybrydowy, który został dokonany na nasze granice, stanowiące jednocześnie granice Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mówiliśmy o współpracy naszej wspólnej, ale ja chcę też podkreślić, że przecież Wojsko Polskie jest aktywne również w misjach, także na Bałkanach. Niewątpliwie sytuacja w Bośni i Hercegowinie stanowi wyzwanie dla wolnego świata. Rozmawialiśmy o naszej współpracy, którą najlepiej widać na przykładzie sił specjalnych. Planowaliśmy wspólne ćwiczenia i wymianę wiedzy. W Chorwacji powstaje uniwersytet wojskowy, na który zapraszamy również Polaków. Mówiliśmy też o obecności naszych wojsk w Polsce i o sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Do Sądu Rejonowego w Rzeszowie trafił akt oskarżenia przeciwko Janowi B., byłemu posłowi Polskiego Stronnictwa Ludowego. Oskarżony miał przyjąć kilogramową sztabę złota, 813 tysięcy złotych w gotówce i 150 tysięcy nieoprocentowanej pożyczki w zamian za załatwienie spraw biznesmenów i urzędników. Oprócz byłego posła oskarżono 12 osób. To część tzw. afery podkarpackiej. Akt oskarżenia skierował do Sądu Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Objęto nim Jana B. oraz 11 innych osób. Łącznie przedstawiono im zarzuty 26 przestępstw. Czyny zarzucane Janowi B. obejmują przestępstwa, których jak ustalono dopuścił się w związku z pełnionymi funkcjami publicznymi posła na Sejm RP, członka Krajowej Rady Sądownictwa i sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. To przede wszystkim przestępstwa korupcyjne, ale także polegające na nakłanianiu funkcjonariuszy publicznych do przekroczenia uprawnień, ujawnienia informacji powziętych przez nich w związku z pełnionymi funkcjami publicznymi. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Oczekujemy na wyznaczenie terminu rozprawy i powiadomienie prokuratora w celu wzięcia udziału w rozprawie. To już 11 akt oskarżenia w tej sprawie. W toku tego postępowania prowadzonego przez Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej zarzuty przedstawione łącznie 52 osobom. 8 tysięcy zatrzymanych, 164 ofiary śmiertelne, w tym 16 policjantów i ponad 1300 rannych. Wojsko i policja krwawo stłumiły demonstracje w Kazachstanie. Protesty wybuchły po tym, jak władze podniosły ceny gazu LPG. Teraz, według zapewnień Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego, sytuacja znajduje się pod kontrolą. Paulina Bilińska. Sytuacja w Kazachstanie stabilizuje się po największych demonstracjach politycznych od 30 lat. W Almatach, największym mieście Kazachstanu, podczas protestów manifestanci dopuścili się aktów przemocy i wandalizmu. Wybijali witryny sklepowe, podpalali samochody. Po kilku dniach przerwy życie powoli wraca do normy. Pierwsze sklepy zostały otwarte, jednak ich właściciele liczą straty. Zniszczyli bankomaty i wyjęli pieniądze. W nocy z 5 na 6 stycznia wszystko splądrowano. Mam 68 sklepów w Almatach. 15 z nich zostało całkowicie okradzionych. Szacujemy straty na ponad 19 milionów dolarów. Demonstracje w całym Kazachstanie rozpoczęły się 2 stycznia i przerodziły się w gwałtowne starcia z policją i wojskiem. Manifestanci początkowo protestowali przeciwko podwyżce cen gazu LPG. Później ich postulaty przeszły w żądania polityczne. W kraju obowiązuje stan wyjątkowy, a prezydent Kasym Żomart Tokajew nakazał wojsku i policji strzelać bez ostrzeżenia do protestujących. Pod płaszczykiem spontanicznych protestów rozlała się fala zamieszek. Jest jasne, że głównym celem było podważenie konstytucyjnego porządku i przejęcie władzy. Na prośbę prezydenta Tokajewa do Kazachstanu przybyli żołnierze Rosji, Armenii, Białorusi, Tadżykistanu i Kirgistanu, działający w ramach sił pokojowych Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Według rosyjskiego prezydenta demonstracje w Almatach były zorganizowaną próbą zamachu stanu. Dodał również, że po zakończeniu misji rosyjskie wojska zostaną wycofane.
Kraje Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym pokazały, że nie pozwolą na rozchwianie sytuacji u siebie w domu i na realizowanie scenariuszy kolorowych rewolucji. Cele demonstrujących, którzy wzięli broń do rąk, były odmienne od motywacji uczestników protestów przeciwko cenom paliw. Sytuację wykorzystały destrukcyjne siły wewnętrzne i zewnętrzne. Tymczasem były premier Kazachstanu Akerzan Kajgeldin oskarżył byłego prezydenta Kazachstanu i szefa partii komunistycznej Nursultana Nazarbajewa o zdradę i odpowiedzialność za obecną sytuację w kraju. To jest kryzys, który mam nadzieję oznacza przejście z epoki Nazarbajewa do nowego Kazachstanu. Ludzie, którzy właśnie zostali pokonani, są bardzo bogaci. Mają ogromny kapitał za granicą. Te pieniądze muszą wrócić do kraju i wzmocnić gospodarkę. Jeśli to się nie stanie, ci ludzie wykorzystają te pieniądze, aby destabilizować sytuację w kraju. Jak podaje niemiecki Bild, kazachscy urzędnicy rozpowszechniają informacje, że za demonstracjami stoją islamscy dżihadyści z sąsiednich krajów. Te same informacje przekazują także Rosjanie, mimo że nie ma na ten temat żadnych dowodów. Paulina Bilińska, Telewizja Republika. Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na naszym portalu TV Republika. Za chwilę sport i pogoda, a ja dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.